studiu Tomasz Terlikowski, publicysta. Dzień dobry, Tomku. Dzień dobry, witam cię. Witam państwa. Jak byś skomentował ten apel braci Kliczko? Ja mogę powiedzieć tylko tyle. Gdyby rzeczywiście byli prorocy w tej chwili na czele religii, to taki gest zostałby wykonany. Rosyjski pisarz, wybitny, prawosławny, potem przyszedł na katolicyzm, umierał chyba jako katolik, to jest sporne, Włodzimierz Sołowiow, w krótkiej opowieści o Antychryście zawarł taką scenę, kiedy na ziemię przychodzi Antychryst. To trzech liderów religijnych. On sobie to wyobraża jako papieża Piotra II, jako arcybiskupa Jana, przywódcę cerkwi prawosławnej, i doktora Paulusa, który ma być doktorem teologii ewangelickiej, ma być luteraninem, wychodzą naprzeciwko armii Antychrysta. Jeden z nich zostaje zabity, drugi też. W końcu tylko ten Paulus przeżyje, ale obaj potem jakby zostają wskrzeszeni. To jest gest, który powinien być w tej chwili wykonany. Niestety nic na to nie wskazuje. Patriarcha Cyryl w swojej modlitwie, w takim okulniku, który rozesłał do parafii prawosławnych. Modlił się za śmierć wrogów Rosji. Tak, modlił się za to, żeby ich powstrzymać. 260 trzeba im oddać, to księży prawosławnych rosyjskiej cerkwi prawosławnej. Wydało list odcinający się. Są już parafie rosyjskie, które przestały wymieniać Cyryla w tej modlitwie. W ukraińskiej cerkwi prawosławnej Patriarchatu Moskiewskiego zarówno jej zwierzchnik, metropolita Onufry, jak i już w tej chwili ponad 1/3 diecezji zerwała jedność z Rosją. Papież Franciszek wprawdzie potępia wojnę. Ale nie potępia Rosji. Ale nie potępia Rosji. To chciałem też bardzo jasno powiedzieć. Jako katolik zaapelowałem z grupą już ponad 1000 osób. Zaapelowaliśmy do Ojca Świętego o to, żeby jasno powiedział, kto jest za to odpowiedzialny. Ja przeczytam, bo dzisiaj w trakcie modlitwy na Anioł Pański papież Franciszek powiedział, cytuję za Polską Agencją Prasową: na Ukrainie płynie rzeka krwi i łez, zatrzymać to okrucieństwo. Papież Franciszek powiedział w niedzielę, że na Ukrainie płynie rzeka krwi i łez. To nie jest tylko operacja militarna, to wojna, która sieje śmierć i zniszczenie. Wojna to szaleństwo, zatrzymajcie to okrucieństwo. Dziękujemy wszystkim, którzy przyjmują uchodźców, jeszcze dodał papież. Oczekiwałbyś, jak rozumiem, zdecydowanie więcej. Oczekiwałbym zdecydowanie więcej, bo po pierwsze, najpierw przez 4 dni papież milczał. Nie było w zasadzie żadnej wypowiedzi. Po drodze podziękował Polsce. Podziękował Polsce, oczywiście zadzwonił do prezydenta Zełenskiego, udał się do ambasady rosyjskiej. Później tydzień znowu milczenia i znowu mamy słowa bez jasnego wskazania, kto jest odpowiedzialny. W tej wojnie to czasem jest pomijane w Polsce, ale religia odgrywa swoją rolę. Prezydent Putin, czy może lepiej powiedzieć Władimir Putin, już w tym wstępie do tej wojny bardzo mocno kładł nacisk na kwestie religijne, mówiąc o tym, że on jedzie tam bronić prawosławnych. Jak się czyta rosyjskie media, ja nie wiem, czy mam to szczęście, że znam rosyjski, no ale mam to szczęście, bo mogę je czytać. Jesteś z tego pokolenia. Jestem z tego pokolenia. Nawiasie, nawet uczyłem, ja pisałem doktorat z filozofii rosyjskiej, więc trochę się tym zajmowałem. Tam jest ten element religijny jest bardzo mocno eksponowany. To znaczy cały czas się czyta o tym, że to jest obrona tych cerkwi, które zrywają jedność z Cyrylem. Że to jest obrona przed atakami nazistów. W Charkowie to właśnie Rosjanie ostrzelali dwie cerkwie należące do Patriarchatu Moskiewskiego, to trzeba powiedzieć zupełnie jasno, więc w tej perspektywie takie mocne potępienie, głos papieski byłby ważny. No ale jak się śledzi choćby tweety ojca Spadaro, to jest jeden z bliższych współpracowników Ojca Świętego, redaktor naczelny La Civita Cattolica, no to on opisuje wojnę, już trochę zmienił ton, jak go polscy księża po włosku bardzo mocno, można powiedzieć, zhejtowali, znaczy słusznie go skrytykowali, bo jeszcze wczoraj pisał, że wydarzenia na Ukrainie i w Rosji, wydarzenia, zamieścił mapkę, która Krym przypisuje Rosji, a Polskę stawia jako państwo antyrosyjskie. No to jest powtórzenie propagandy rosyjskiej, więc niestety bardzo bym chciał, żeby taki profetyczny gest, od patriarchy Cyryla się tego nie spodziewam, raczej jeśli od kogoś się go spodziewam, to od patriarchy Bartłomieja Konstantynopola, żeby taka triada nawet dwóch z tych biskupów, dwóch tych hierarchów już potępiło Rosję. To jest arcybiskup Canterbury, Justin Welby już w pierwszym dniu bardzo jasno powiedział, że to jest zło, które nie ma usprawiedliwienia i wskazał na Rosję. Patriarcha Bartłomiej zrobił dokładnie to samo i papież Franciszek, patriarcha Zachodu, żeby udali się do Kijowa. Nie wiem, czy to coś pomoże, natomiast gesty byłby to takiej nieprawdopodobny wojnie gest. Mają niesamowite znaczenie. Tego gestu nie dałoby się zatrzymać. No dobrze, ale jak sobie tłumaczysz to, że Watykan nie potępia wprost Rosji? Odpowiedź niestety jest dość smutna. To jest linia Watykanu, która jest od wielu już lat. Wygląda na to, że rzeczywiście patriarcha Moskwy
z którym notabene dwa dni temu spotkał się nuncjusz apostolski. My mamy informację o tym wyłącznie z mediów rosyjskich. Jest nawet film nagrany. On jest ucięty w pewnym miejscu, ale z opisu wynika, że panowie rozmawiali o tym, jak co łączy oba kościoły, jak są sobie bliskie, jak papież Franciszek ma zgodne spojrzenie na rzeczywistość z Cyrylem. Czy było coś więcej, tego nie wiemy, bo nuncjatura nie poinformowała o tym wydarzeniu. Poinformowała nie tylko Moskwa. Natomiast no, od jakiegoś czasu mowa jest o tym, że ma być następne spotkanie. Tuż przed wojną patriarchat poinformował, że być może do spotkania papieża z patriarchą dojdzie w maju lub w czerwcu, tylko jeszcze nie wiadomo. A to jest ważniejsze, dobre relacje z Cyrylem są ważniejsze od uczciwości? Tak, oczywiście nie. Dlatego powtórzę jeszcze raz, apeluję z całą mocą, apelowaliśmy, no już ponad 1000 osób, to są profesorowie, to są księża, to są wykładowcy, to są dziennikarze, apelujemy do Ojca Świętego o jasne stanowisko, stanowisko, które jasno powie, kto jest w tej wojnie agresorem, że to jest wojna z perspektywy Ukrainy sprawiedliwa, wojna obronna, w której Ukraińcy mają rację. Tu pani doktor przed chwilą mówiła o tym, że część środowisk nazywało Putina katechonem, to jest kategoria religijna, no w kategorii religijnych, możemy w tej chwili powiedzieć, użył takiego sformułowania metropolita Epifaniusz, to jest zwierzchnik prawosławnej cerkwi Ukrainy, tej patriarchatu Konstantynopola, powiedział, Putin jest antychrystem w tej chwili. On jakby i to, co on robi, wykorzystanie religii, wykorzystanie siły, przemoc, pokazuje, że on, jak Hitler, to jest dokładnie to porównanie, którego użył Epifaniusz, jest duchem, jest napełniony duchem antychrysta i to trzeba jasno powiedzieć, tak jak Pius XI przed wojną jeszcze, w 1938 roku potępił z jednej strony komunizm, ale z drugiej strony nazizm. Tak teraz trzeba jasnego potępienia tego, co się dzieje, z nazwaniem sprawców. Dobre relacje z patriarchatem, patriarchą Cyrylem, który jest w gruncie rzeczy urzędnikiem Putina w tej chwili. On wykonuje jego polecenia. On całkiem niedawno, w czasie już trwającej wojny, złożył najserdeczniejsze życzenia dalszego dobrego służenia ojczyźnie szefowi wojsk powietrzno-desantowych Federacji Rosyjskiej. Odznaczył najwyższym odznaczeniem cerkiewnym szefa Gazpromu. No to trzeba sobie powiedzieć zupełnie jasno. To nie jest partner do dyskusji religijnych, ponieważ ten człowiek w gruncie rzeczy pokazał, że jedynym jego Bogiem jest Władimir Putin. Tak jest. Obaj mamy często bardzo krytyczny stosunek do polskiego kościoła i niektórych przynajmniej polskich księży. Natomiast, wiesz, z dużym podziwem patrzę na polskich duchownych, którzy są w Ukrainie dzisiaj. Wiele takich heroicznych postaw. Rozmawiałem już kilkakrotnie z dyrektorem Caritas w Charkowie, który jest tam, który pozostał mimo tych ostrzałów. Wiele ośrodków kościelnych czy zakonnych udostępnianych jest potrzebującym i to robi olbrzymie wrażenie. Przepraszam, wiesz co, na chwilę przerwę naszą rozmowę, ponieważ rozpoczęła się konferencja prasowa ministra Dworczyka. Tam wszystkie najważniejsze informacje na temat tego, jak pomagać skutecznie i w sposób skoordynowany, to jest bardzo ważne. Skoro już o tej pomocy pan minister zaczął mówić, wiesz, patrzę z dużym podziwem na nas, Polaków, jak chętnie otwieramy serca przed Ukraińcami i rzeczywiście pomagamy. I to jest niesamowite, trzeba powiedzieć, zarówno ci, o których już mówiłeś, ci księża, którzy są w tej chwili na Ukrainie, wielu z nich ma polskie paszporty, mogłoby się spokojnie ewakuować. Oczywiście. Są w Kijowie, w Charkowie, wszędzie są z wiernymi i to są także ci ludzie, którzy tutaj, świeccy, duchowni, wierzący, niewierzący, bo tu akurat nie ma żadnych podziałów. Ja bym powiedział tylko jednej rzeczy. Trzeba mieć świadomość, i to jest bardzo ważne, żeby entuzjazm ma to do siebie i emocje mają to do siebie, że one opadają. Natomiast my z tym, no w tej chwili już milionem, za chwilę nie wiemy, ile ta wojna będzie trwała, nie wiemy, jak będzie. No trzeba się pewnie trwała. Na miesiące przygotować. Na miesiące, być może nawet dłużej. Będzie tutaj może 2, może 3, może 5 milionów Ukraińców. Głównie kobiet z dziećmi. Trzeba się przygotować na bardzo długą pomoc. Pomoc nie tylko mieszkaniową. Część tych ludzi będzie musiała przecież znaleźć gdzieś indziej miejsce. Nie będą mieszkać cały czas po domach u ludzi. Trzeba znaleźć pracę, trzeba przygotować pomoc psychologiczną w języku ukraińskim. Wielkie wyzwanie. To jest wielkie wyzwanie. Mam głęboko wierzę, akurat nawet polscy biskupi już bardzo mocno w tej sprawie wierzą, wypowiadają się w liście do Cyryla i w liście do polskich katolików, arcybiskup Gądecki o tym mówił bardzo mocno. To jest jedno z największych wyzwań, jakie przed nami stoi. I jest jeszcze jedno wyzwanie, o którym trzeba powiedzieć. W tej chwili te głosy krytyki, głosy
proputinowskie, nawet jeśli nieświadomie proputinowskie, są trochę wyciszone, jeszcze nie ma ich bardzo mocno, ale one wrócą. Ceny benzyny pójdą w górę, do tego nie ma żadnych wątpliwości. Pójdą jeszcze bardziej. Będzie nas uderzać kryzys, będzie nas uderzać różne problemy, także związane z tym, że w tej chwili uchodźcy są na takim etapie heroicznym. Cieszą się, że się uratowali, ale ich dopadnie także kryzys, tak jak nas dopadnie. Wszystko będzie bardzo sprawnie wykorzystywane. Przygotujmy się na wiele miesięcy, a być może lat ciężkiej pracy, ale to jest najważniejszy test, jaki przed nami stoi, chyba od II wojny światowej. To trzeba powiedzieć zupełnie jasno. Przed tak potężnym wyzwaniem jako naród, jako społeczeństwo, także jako Kościół, jako kościoły, to bardzo dawno nie staliśmy. Bardzo dziękuję tobie za tę rozmowę, za twoją analizę i ogląd sytuacji.